Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z tragedzików oraz hotlapów do Assetto Corsa Competizione. Dzisiaj zajmę się torem Red Bull Ring. Nie przedłużając, zapłaszam. Standardowo zacznę od setupu. Tak by wygląda zakładka z oponami, z elektroniką, standardowo dosyć. Chcecie, nie chcecie, wyłączajcie sobie telemetrię. 10 litrów, 21 na 28 stopni jest. Mechanical grip, tak wygląda, nic odkrywczego, dampery tak samo i aero, co może być szokujące dla co niektórych osób, na niskim wingu jadę, ponieważ większość osób jeździ na przykład na max wingu i prześwicie jakim 73, 75, 6 albo więcej. No ja raczej preferuję w drugą stronę, czyli mniejszy docisk i żeby auto szybciej przyspieszało, łatwiej się kogoś wyprzedza wtedy na torze. No dobra, jesteśmy na torze. Ostatni zakręt w zasadzie. Dosyć można powiedzieć, że kluczowy, ponieważ można bardzo dużo czasu zyskać na prostej wtedy, bądź bardzo dużo stracić. Więc najazd powinien wam tak wyglądać, że siedzicie mniej więcej sobie tak kołami. Jesteście na... Granicą toru jest ta linia przecierająca jedną tarkę i drugą. Więc nie możecie za szeroko wyjechać i też nie chcecie za głęboko wyjeżdżać, ponieważ ten krawężnik, ten biało-fioletowy, czy tam biało-niebieski, w zależności od kolorów, jakie macie w monitorze, to może inaczej wyglądać. Ma tak jakby spadek, więc jeżeli mocno będziecie zjeżdżać, to wam może wypruwać samochód. Musicie uważać i łatwo jest przetrzeć podwoziem tutaj. Więc najazd was powinien tak wyglądać. Hamowanie jest dosyć intuicyjne, ja zazwyczaj hamuję mniej więcej tak jak tutaj jest zaczęta linia. Znaczy nie zaczęta linia, a ta biało-czerwony krawężnik, kerb. No i hamuję na tym, zrzucam sobie do trójki, żeby mieć perfekt najazd. Przycinam sobie wewnętrzną, można mocno ciąć w większości samochodów, w części nie, na przykład Ferrari, Astonie może być z tym problem, ale w McLarenie, Mercedesie, Lambo, Audi nie powinno być problemu. Na trójce sobie wyjeżdżacie na prostą startową. Wiem, trochę dużo czasu tam spędziłem, ale chciałem, żeby było dokładnie powiedziane. Do T1 hamujecie sobie tuż przed białą linią i zrzucacie sobie do trzeciego biegu. Widzicie, jestem hamulec, jeszcze nawet na gazie przez chwilę byłem. Na chwilę wrzuciłem sobie dwójkę, żeby schamować, ale od razu wrzuciłem trójkę, bo to był mój błąd trochę. Ale opłaciło się, więc chcecie na trzecim biegu przejeżdżać przez pierwszy zakręt. Nie chcecie najeżdżać na ten żółty krawężnik tego orzeszka takiego. Ponieważ możemy podbić samochód, ale chcecie jak najbardziej się do niego przytulić i nie chcecie wyjeżdżać prawymi kołami bardziej niż ta linia oddzielająca biało-czerwony krawężnik od tego fioletowego, niebieskiego, czy jakby tam był kolor, nieważne. To jest max w zasadzie. Dalej sobie jedziecie, wybieracie sobie w miarę optymalną linię tak, żeby jak najmniej skręcać i w ogóle jak najmniej nerwowych ruchów kierownicy. Hamujecie sobie, to jest dosyć takie ciekawe. Jeżeli słabi jesteście jeszcze na hamulcu, to hamujcie sobie w połowie drogi między tą białą linią a tą białą linią. A jeżeli jesteście trochę lepsi już z hamulcami i wiecie, że schamujecie, to hamujecie sobie tak, nie wiem, ze 3 metry, 4 metry przed białą linią, coś jak ja, 5 metrów nawet. Zrzucacie sobie do jedynki bądź dwójki, ja zrzucam sobie do jedynki w McLarenie i to może być mój błąd, ale na dwójce też można przejechać. W jakimś na przykład Porsche, Nissanie, w autach, które mają krótszy bieg i silnik z przodu raczej bym polecał drugi bieg. No chyba, że w Astonie, bo Aston ma długą dwójkę, więc raczej tam na jedynce. Nie chcecie też za bardzo ścinać, uważać na ten żółty krawężnik, cofnę, żeby wam pokazać. Nie chcecie go ścinać za bardzo i też nie chcecie, tak jak ja, za bardzo też ścinać w ogóle tej wewnętrznej, bo jak widzicie podbiło mi trochę samochód na wyjeździe. Więc bardziej chcecie bardziej do tej białej linii się przytulić niż do tej biało-czerwonego, niż do tego biało-czerwonego krawężnika. I jeżeli szeroko wyjeżdżacie, to oznacza, że za szybko wjeżdżacie. Idealnie, ja też za wolno wjechałem przez to, że mnie zarzuciło, ale idealnie to jest tak, że lewymi kołami jedziecie obok sobie tego żółtego krawężnika. Przestrzeliwujecie w momencie, kiedy go już przekraczacie i za wolno wjeżdżacie w momencie, kiedy jesteście w stanie się zmieścić wąsko. Więc to warto brać na uwadze i tak sobie wytyczać mniej więcej prędkość, jaką powinniście tam mieć w zakręcie. Oj, za daleko przeminałem, to ręcznie przeminę.
Hamowanie powinno być tuż przed setką. Tak samo jak wcześniej. Widzicie? Setka, nawet 105 metrów, hamuje. Zrzucam sobie do dwójki, raczej w każdym samochodzie. Można ścinać wewnętrzną, ale musicie brać to na uwadze, że może was zarzucić i wyjeżdżacie sobie maksymalnie szeroko. Wtulacie się tutaj do wewnętrznej. Warto od razu tutaj sobie zjechać czteroma kołami, po to, żeby na prostych kołach sobie wyhamować w następny zakręt, przez co możecie więcej prędkości zachować i później zahamować. Wtulacie się na maksa do wewnętrznej, nie chcecie jakoś mega mocno najeżdżać na jeden krawężnik, jak i na drugi. Tak samo tutaj, hamowanie jest intuicyjne, na trzecim biegu sobie zostańcie. Wpinacie sobie tutaj, nie chcecie za szeroko, tutaj też. W ogóle nie polecam najeżdżać sobie z lewej strony na krawężnik. No i tutaj hamowanie do przedostatniego zakrętu jest dosyć proste. Hamujecie sobie mniej więcej między 50 a 100 metrów, czyli jakieś 60-75 metrów, zależy jak się czujecie z setupem, z hamulcami. I mój trochę zarzucało, więc trochę wcześniej hamowałem. Wyjechałem szeroko, tak jak wam też mówiłem. Nie chcecie trochę nawet dotknąć tej wewnętrznej. Nie chcecie zjeżdżać zbyt agresywnie, tak jak wam wcześniej mówiłem na samym początku. Z tego krawężnika, bo was może wyrzucić, ale tutaj akurat dosyć dobrze przejechałem i tak samo tutaj, lekko ścinacie wewnętrzną i nie wyjeżdżacie sobie za szeroko. No to i tak by wyglądało to okrążenie, to było 1.27.6 bodajże, czyli nie na jakiś najlepszy czas, ale też dużo okrążeń nie zrobiłem, w zasadzie na chwilę musiałem odejść od komputera, jak to okręciłem, więc myślę, że trochę więcej treningu i bym zrobił lepszy czas, ale myślę, że on wam wystarczy w zupełności ten przejazd, żeby pokazać, jak trzeba przejechać. No dobra, to ja się wyciszam i pokazuję, jak to powinno wyglądać z pierwszej osoby. No dobra, co do wyboru samochodów, polecam tak moja topka trzech samochodów, które bym tutaj brał na ten tor, no to na pewno jest McLaren 720 SFO i nie bez powodu nim dzisiaj przejechałem się. Następnym autem jest BMW M4, też bardzo fajny samochód, tutaj dobrze przyspiesza, nawet dobrze ma tutaj z oponami, załóżmy na tym torze, więc nie ma tragedii. Potem jest Audi, jest też bardzo fajny do jazdy. Więc jak chcecie lub jesteście fanami tego auta, to sobie weźcie. Następny to powiedziałbym, że jest Nissan, przynajmniej według czasów na LFM-ie następnym autem jest Nissan. A potem o dziwo można powiedzieć, że na równi jest Bentley, Lambo i Mercedes. Myślę, że nikt nie jest tutaj poszkodowany poza kierowcami Ferrari i Astona, ale no trudno się mówi. Wybierzcie sobie auto, jakie chcecie. Ja osobiście bym wziął na ten tor McLarena bądź BMW. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu, dajcie pomysły na kolejne poradniki. Jeżeli jakieś są, to z chęcią je zrealizuję. Mam na za tydzień zaplanowany bardzo fajny odcinek. Nawet już jest w fazie robienia, można powiedzieć.
Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam na streamy, które są tylko i wyłącznie na Twitchu już. Trzymajcie się cieplutko i na razie.